og Ingen grunn til å grine. ハハハハ Vitam Vitam! Brand new family was released, and before I review those heroes, I want to talk about their family and passive because they have completely new mechanics. They're called Construct Family and they will be part of Covenant of Champions portal. This means that they will be hard to get. Most heroes unique for this portal are great, so let's see if new family will keep up with this trend. Construct family is a bit specific. There's no classic bonus for um, those heroes, but they have construct core. To understand this bonus, we need to look on both family and passive. Family bonus works same for all construct heroes, but passive is different. Construct family Members of this family have a construct core. The construct core is charged each time this character receives damage from normal attacks or special skills. Okay. So, like I said, we have construct core. As you could see on test drive, it charges when hero receives damage from basic hits or special skills. Minions, fiends, and passive damage from status effects doesn't charge core. Same with off-color tiles; um, they charge mana but not the core. The more damage hero takes, the faster core charges. To understand this better, let's talk about core, and I will use House as an example. Repair core the construct core of this character is a repair core the repair core activates each time this character's special skill is cast with a fully charged repair core boosts the hp of all allies by 25% the healing is scaled by the amount of charge in the core all charge is exhausted when the core is activated Okay, so pretty much typical passive. It activates with use of special skill. Fully charged core gives full passive. Um, if core is not fully charged, you'll receive percentage effect. So, question is, is this mechanic good? Yes, but the fact that core charges on direct damage received. Makes it way better on defense. Um, when you'll use construct heroes on attack, it won't be easy to use fully charged core, but of course, passive will trigger anyway. That doesn't mean it's bad because their passives are good, but they won't be as strong as on defense. So, this mechanics. Can make fights way more fun. There will be one more thing to control during the battle. I know that some guys will like it because uh, it makes fights more tactical, but some guys will hate it. If someone will attack construct heroes with mono teams, they will charge core super fast. Will construct family give us meta heroes? We'll see in the future. What I can say now is that I really like this mechanics. Let me know what you think about Construct Core mechanic. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck and see you next time. Witam w polskiej versi. Do gry została wprowadzona całkowicie nowa rodzina, um, i zanim omówię postacie z tej rodziny, to chciałbym skupić się właśnie na bonusie rodziny i umiejętnościach pasywnych, ponieważ wprowadzają całkowicie nową mechanikę do gry. Ta rodzina nazywa się Rodziną Konstruktów um, i będzie częścią portalu Przymierza. To znaczy, że będzie dosyć ciężko trafić te postacie, bo będą dostępne praktycznie tylko w tym portalu, co powiedzmy 8-10 miesięcy się powtórzą. Większość postaci unikatowych dla tego portalu jest świetna, więc zobaczmy, czy ta nowa rodzina utrzyma ten trend. Rodzina konstruktów jest troszeczkę specyficzna. Nie daje klasycznego bonusu, natomiast wprowadza coś, co nazywa się rdzeniem konstruktu. Żeby w pełni zrozumieć, jak to działa, trzeba spojrzeć um, łącznie na bonus rodziny i umiejętność pasywną. Bonus rodziny działa tak samo dla wszystkich postaci konstruktu, natomiast umiejętność pasywna będzie się różniła. Rodzina konstruktów. Członkowie tej rodziny mają rdzeń konstruktu. Rdzeń zostanie naładowany za każdym razem, gdy ta postać otrzyma obrażenia od ataków zwykłych lub umiejętności specjalnych. Ok, czyli tak jak powiedziałem, mamy ten rdzeń konstruktu, i tak jak mogliście widzieć w filmie z testem, ładuje się, kiedy bohater otrzymuje obrażenia bezpośrednie z umiejętności specjalnych lub zwykłych uderzeń. Pomocnicy, potwory czy obrażenia pasywne z efektów statusu nie ładują rdzenia. Tak samo z klockami, które są w kolorze, dla którego nie zabraliście bohaterów. Te klocki ładują oczywiście manę, ale nie ładują um, rdzenia. I kolejna rzecz. Im większe obrażenia otrzymuje bohater konstruktu. Tym em, szybciej ładuje się rdzeń. Żeby lepiej zrozumieć, em, jak to działa, omówmy sobie również działanie rdzenia. I wezmę dla przykładu kamień nośny. Ten bohater ma umiejętność pasywną, która się nazywa rdzeń naprawczy. I jest to oczywiście e, dla tej postaci rodzaj rdzenia. Rdzeń naprawczy aktywuje się za każdym razem, gdy postać rzuca umiejętność specjalną. W pełni naładowany rdzeń naprawczy wzmacnia zdrowie wszystkich sojuszników o 25%. Leczenie skaluje się z naładowaniem rdzenia, aktywacja rdzenia zużywa cały ładunek. Ok, więc można powiedzieć, że typowe działanie umiejętności pasywnej uruchamia się przy użyciu umiejętności specjalnej, natomiast ma związek z rdzeniem. W pełni naładowany rdzeń Daje pełny efekt umiejętności pasywnej. Jeśli rdzeń nie będzie w pełni naładowany, otrzymacie procentowy odpowiednik efektu. Więc pytanie, które może się pojawić, czy ta mechanika jest dobra? Tak. Natomiast fakt, że rdzeń ładuje się dzięki bezpośrednim otrzymanym obrażeniom sprawia, że jest dużo lepszy w obronie. Kiedy będziecie używać postaci konstruktu w ataku, nie będzie łatwo odpalić rdzenia em, w pełni naładowanego, natomiast ta pasywka i tak zostanie uruchomiona przy użyciu umiejętności specjalnej. To, że dostaniecie procentowy efekt, to nie znaczy, że ta umiejętność pasywna jest zła, bo te efekty, które mają postacie konstruktu, są bardzo dobre. Natomiast w ataku nie będzie to aż tak silny efekt, jak w obronie. A, czyli ta mechanika sprawia, że walki mogą nabrać zupełnie nowego wymiaru. Będzie kolejna rzecz, którą będzie trzeba kontrolować w walce. Wiem, że niektórzy gracze będą to lubić, ponieważ um, to sprawi, że walki będą bardziej taktyczne. Czasem będzie można wstrzymać e, na aktywację tego rdzenia czy umiejętności pasywnej. Czasem będzie można jej użyć dużo wcześniej, natomiast niektórzy gracze nie będą lubić tej mechaniki. Dodatkowo, jeśli ktoś zaatakuje postacie konstruktu używając drużyn mono, będzie ładował ich rdzeń bardzo szybko. Czy rodzina konstruktów dostarczy nam postacie um, sprawdzające się w obecnej mecie? Zobaczymy w przyszłości. Co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, to to, że. Mi osobiście bardzo podoba się ta mechanika. Dajcie znać, co myślicie o mechanice rdzenia. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych tego typu filmów, pamiętajcie subskrybować kanał. Życzę wszystkim powodzenia, trzymajcie się. Do zobaczenia!